Warto się skupić na podstawach, tak? Jeśli mamy przypadek stosowania gamifikacji, najlepiej zacząć od podstaw. Najlepiej zastosować w pierwszej kolejności rankingi i statystyki, tak? Jeśli nasz użytkownik ma za zadanie ukończenie pewien element kursu, czy to jest lekcja, czy to jest jeden moduł, czy to jest cały poziom, warto to podzielić na konkretne etapy edukacyjne i nazwać je w jakiś zabawny sposób, tak? Właśnie gamifikacja podpowiada, że to jest na przykład kolejny poziom doświadczenia, czy to jest kolejne wyzwanie za odznakę. Tak naprawdę sprowadza się do tego, aby użytkownik miał jak najwięcej i jak najczęściej informację zwrotną podaną odnośnie tego, w jakim etapie edukacyjnym się znajduje. Czy jest w połowie swojej drogi, czy jest pod koniec, czy jest w połowie modułu, czy jest pod koniec lekcji. Po prostu potrzebujemy informacji zwrotnej. Jeśli jest podana w zabawny sposób, tak jak to często dzięki grywalizacji się dzieje, jest to dodatkowa motywacja. Opór przed wprowadzeniem gamifikacji tak naprawdę wynika częściowo z niezrozumienia tego całego pojęcia, tego całego trendu. Często kojarzy się to z rozrywką w czystej postaci, z grami komputerowymi, z jakimiś filmami wręcz dla dzieci. Tak? No, odznaki to widziałem u córki tam w grze komputerowej. To znaczy, że ja jako osoba ponad 30-letnia to jest dla mnie niepoważne. To jest punkt widzenia, z którym trzeba skończyć tak naprawdę, bo grywalizacja, podział na odznaki, osiągnięcia otacza nas wszędzie, tak? Nawet kiedy kończymy konkretny, tradycyjny etap edukacji, czy to jest właśnie szkoła, no, dostajemy stopnie, kończymy klasy, to również jest informacja zwrotna, informująca nas, na jakim etapie wyzwania, jakim jest ukończenie edukacji, się znajdujemy. Jak się popatrzymy na gamifikację w ten sposób, zobaczymy, że ona już jest wokół nas, tylko używana często nieświadomie, powinno być nam łatwiej przełamać ten opór. Ja bym to określił problemem ostatniej mini. Szkoła jest bardzo dobra, jeśli chodzi o ten właśnie element długofalowy. 8-letni cykl nauczania, 9-letni, 6-letni, roczny, półroczny, nawet 2-miesięczny. Ale szkoła ma problem, jeśli chodzi o gamifikację tych najkrótszych interwałów nauczania. Poszczególnej jednej lekcji, poszczególnego jednego ćwiczenia. My nie jesteśmy w stanie dzisiaj w tradycyjnej szkole dostawać od nauczyciela ciągłą informację zwrotną po każdym wykonanym ćwiczeniu, po każdej wykonanej lekcji, bo w przypadku jednej klasy mnoży się to razy 30, a w przypadku całej szkoły często razy setki uczniów. I jeśli chcielibyśmy to zastosować, korzystając z tradycyjnych sposobów komunikacji uczeń-nauczyciel, to nauczyciel nic by nie robił przez 8 godzin, tylko informował: dobrze kochany, skończyłeś zadanie. Tu my musimy polegać na technologii automatyzacji, która pozwala nam ten feedback dawać częściej, co 2, 3, 5, 10 minut.